Moi drodzy, za 50 zł, bo tyle właśnie kosztuje, możecie zakupić taką pompkę do podmiany wody od JBL. Jak to urządzenie działa? Mianowicie tą końcówkę podłączacie sobie pod kran, pod jakiekolwiek źródło wody. Kran, może być to prysznic. Tu podłączacie pod ten kruciec wąż, który będzie zasysał brudną wodę z akwarium. Jest tu fajny gwint, to się nieźle naprawdę trzyma. Tutaj podpinacie sobie właśnie ten wąż. Tędy natomiast wszystkie te nieczystości będą spływać dołem. Dzieje się to w ten sposób, że po podłączeniu tego do kranu otwieracie kran na maksa, na full. Tędy bardzo mocno, szybko przepływa woda, wytwarzając podciśnienie, i ta woda zasysa nam brudną wodę z akwarium, tym właśnie wężem, który tu będzie podpięty. Gdy ta woda zostanie zasysana, możecie w ten czas zamknąć ten kran, ale woda nadal będzie fajnie spływać te nieczystości nam do odpływu, na przykład do umywalki. Powiem teraz może, dla kogo jest to rozwiązanie, bo nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Przede wszystkim jest to rozwiązanie dla osób, które do uzupełniania wody w akwarium używają wody kranowej, i dla osób, które mają duże akwaria, bo nie ukrywam, że jeżeli akwarium ma 100 litrów i więcej, podmiana bywa trochę problematyczna, gdyż tych trochę wiader trzeba tam podmienić, spuścić, i to wiąże się z jakąś tam pracą. Można zalać sobie jakiś tam parkiet, pochlapać, wiecznie tam trzeba wycierać. Sami wiecie, jak jest. Przy użyciu tego urządzenia, przy użyciu tej pompki, znacznie ułatwicie sobie pracę. Dla kogo nie jest to rozwiązanie? Przede wszystkim dla osób, które mają małe akwaria, bo wtedy ta podmiana jest bardzo szybka, bo to nieraz jest jedno czy pół wiaderka, więc nie uważam, żeby się opłacało coś takiego kupować. I dla osób, które używają jakichś uzdatniaczy, to znaczy wodę filtrują jakimś filtrem o odwróconej osmozy na przykład, bo wtedy wiadomo, że problem będzie z uzupełnianiem, bo gdy wodę spuścić mogą przy użyciu tej pompki, natomiast no, wlać do akwarium już będzie trochę gorzej, będzie trzeba robić to ręcznie. No i teraz w ten sposób, jeżeli tą wodę automatycznie ściągliśmy przy pomocy tej pompki, zamykając ten zawór, otwieramy kran i woda ma automatycznie, już tutaj ta kranowa nie ma ujścia, bo blokuje ją ten zawór, czyli tym wężem zostanie wtłoczona nam czysta, świeża woda bezpośrednio z kranu. Dlatego mówię, że te osoby, które używają kranówki, naprawdę powinny się zastanowić nad zakupem tej pompy. Powiedziałem, że urządzenie ma tyle wad, ile zalet. To prawda, gdyż kluczowe jest tutaj wysokość naszego zbiornika. Gdy akwarium jest dużo, dużo niżej niż na przykład jakiś tam odpływ, będzie problem z zasysaniem wody. Może nie tyle z zasysaniem, bo zawsze zaście wam podciśnienie w kranie tą wodę, jednak gdy zamkniecie kran, ta woda przestanie ciąg, ustanie w ogóle tutaj tej wody z akwarium do odpływu. Więc wtedy niestety ten kran będzie musiał być przez cały czas otwarty. Gdy akwarium jest na wysokości odpływu wody, czy tam kranu, albo wyżej, to już w ogóle super, nie ma wtedy problemu. Gdy woda brudna zostanie zasysana, możecie zamknąć kran, wszystko fajnie leci. Na przykład, o podstawie tego akwarium mogę wam powiedzieć, że jest tu wysokość zbliżona do odpływu wody, do mojej umywalki. I tutaj przepływ jest taki, że na 1 minutę, tak sprawdzałem, jest zasysane około 3 litrów wody. Czy to jest dużo? Jest to wystarczająco dużo, żeby zebrać jakieś tam odchody rybie, jednak nie jest to wystarczająco dużo, żeby porządnie odmulić dno. Jeżeli ktoś chce mocno odmulać dno takim dużym odmulaczem, to ten ciąg jest nieco za słaby, musiałby gdzieś mieć odpływ nieco niżej od swojego akwarium. Także o tym musicie pamiętać przed zakupem tego urządzenia. Jeżeli chodzi o budowę samego urządzenia, ona jest dosyć prosta, trwała, ale ma też jakieś tam wady. Wkurza mnie przede wszystkim uszczelka, ta gumowa, która tu jest, moi drodzy, ona wiecznie mi wypada. Każda podmiana wody i ta gumowa uszczeleczka ciągle gdzieś mi tam ginie, wypada. Także lepiej, żeby ona po prostu była nieco większa, wtedy to wszystko by się trzymało i byłoby znacznie, znacznie fajniej. Ja może się trzepiam, ale naprawdę to mnie wkurza. Kolejnym problemem jest tu taki zawór. To jest takie sitko, które czasami się zatyka. Gdy zasiemy jakieś nieczystości w postaci liści, to powoduje po prostu to, że woda nam przestanie lecieć i należy to czyścić. Ja muszę chyba to usunąć.
Ale nie wadą jest to sitko, wadą jest ten zawór, który tutaj jest. Tu jest taka, o teraz nie wypadła akurat. O, w tej chwili już wypadła. Jest tu zaworek taki, można powiedzieć, kulowy z takim o-ringiem i to też wiecznie wypada. Czyli podczas gdy Wam się to siteczko zatka i próbujecie to wyczyścić, no to Wam wszystko gdzieś tam do umywalki, to wszystko leci. Także to mnie trochę wkurza. Poza tym rozwiązanie naprawdę bardzo fajne, usprawnia mi zdecydowanie pracę i polecam dla tych, którzy używają przede wszystkim wody kranowej do zupełnienia braków w akwarium. Moi drodzy, na tą chwilę to wszystko. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Na razie.